Podcasty historyczne o polskich miejscach pamięci narodowej na Kresach. Z profesorem Jackiem Friedrichem rozmawia Daniel Wojciechowski. Realizacja dźwięku Aleksandra Woźniak, muzyka Tomasz Pesz. Polskie tropy w Wilnie. Uniwersytet i cela Konrada. Rozmawialiśmy z panem profesorem o Wilnie w poprzednim podcaście. Jednak jest to miasto tak wielu polskich tropów, o tak potężnej historii, że nie sposób opowiedzieć o nim za jednym razem. To szóste co do wielkości przedwojenne miasto Polski miało swój uniwersytet. Uczelnię o długiej, bardzo długiej historii. Miejscem niebywale ważnym dla tożsamości Wilna jest uniwersytet. Uniwersytet, który nosił różne nazwy w swoich długich dziejach. Dziejach, które początek biorą jeszcze w wieku XVI, konkretnie w 1579 roku Stefan Batory założył Akademię Wileńską, która miała być takim odpowiednikiem w Wielkim Księstwie Akademii Krakowskiej, sławnej, dziś znanej nam jako Uniwersytet Jagielloński. I Uniwersytet Wileński, wtedy właśnie zwany jeszcze Akademią Wileńską, był takim miejscem dla Wilna i całego Wielkiego Księstwa przez kilka następnych stuleci. Tak wielkie postaci polskiej kultury, ale także zakonu jezuickiego związane były z tą uczelnią jak Piotr Skarga, jak Wujek, tłumacz Pisma Świętego na język polski. Po zakończeniu trwającej 2 stulecia fazy jezuickiej w dziejach Akademii Wileńskiej następuje dość krótki, ale bardzo ciekawy epizod w jej dziejach. W 1781 roku mianowicie powstaje Szkoła Główna Litewska. Ona została uformowana przez Komisję Edukacji Narodowej. To nasze pierwsze Ministerstwo Edukacji w dziejach. I znów, tak jak w czasach Batorego, Akademia Wileńska miała być takim litewskim odpowiednikiem Akademii Krakowskiej, tak samo Szkoła Główna Litewska miała być dopełnieniem tej właśnie wspaniałej krakowskiej akademii, która pod nazwą Szkoły Głównej Koronnej z kolei zaczęła w tych oświeceniowych czasach funkcjonować. Potem oczywiście historia włączyła się w to wszystko w sposób dla siebie znamienny. Po rozbiorach powstał Cesarski Uniwersytet Wileński, już pod auspicjami imperatora rosyjskiego. Funkcjonował jedynie do powstania listopadowego, potem karnie ta uczelnia została zamknięta. Ale ten krótki okres do powstania listopadowego wystarczył, żeby ta uczelnia przeżyła kolejny moment swojej świetności. Nauczycielami w tej szkole byli tak wybitni uczeni jak Joachim Lelewel, jak bracia Śniadeccy. Studentami byli wielcy polscy poeci romantyczni, zarówno Adam Mickiewicz, jak i Juliusz Słowacki, ale jak mówię, ten uniwersytet kończy swój byt wraz z powstaniem listopadowym i dopiero po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku władze polskie nawiązują do tej wspaniałej tradycji Akademii Wileńskiej i już pod nazwą Uniwersytetu Stefana Batorego, a więc pod nazwą, która honorowała fundatora tej uczelni, uniwersytet zaczyna funkcjonować. Ale tu znów historia wkracza w 1939 roku, po zajęciu Wilna przez Sowietów, następuje sowietyzacja, lituanizacja krótkotrwała tej uczelni. Potem oczywiście uniwersytet wraz z całym Wilnem przechodzi kolejne dramatyczne wydarzenia, zajęcie miasta przez Niemców, w 1943 roku zamknięcie, aresztowanie licznych profesorów. Wreszcie po przejęciu Wilna przez Związek Sowiecki oczywiście ten uniwersytet podlega sowietyzacji, chociaż trzeba przyznać, że nawet w czasach sowieckich język litewski był obecny, był właściwie podstawowym językiem nauczania i to oczywiście powodowało, że z perspektywy litewskiej to był wciąż znaczący ośrodek badawczy, ale też ośrodek kulturalny i takim myślę pozostał do dzisiaj. To już oczywiście nie Uniwersytet Stefana Batorego, tak jak my w polskiej tradycji zwykliśmy o nim myśleć, ale wciąż jednak uczelnia o tych wspaniałych 450-letnich już blisko dziejach. Ponad 4 wieki trwania nie pozostało oczywiście bez wpływu na architekturę kompleksu. Nie widzimy go takim, jakim był na początku. To jest niezwykle piękny, niezwykle malowniczy zespół budynków. Ten rdzeń historyczny rozlokowany jest w pobliżu Fary Wileńskiej, Kościoła Świętych Janów. Przede wszystkim są to takie budynki otaczające niezwykle malownicze dziedzińce. Tych dziedzińców jest 10 bodaj. To stwarza wrażenie bardzo wyjątkowe, takie ogromnie skomplikowane przestrzennie, ale przez to właśnie fascynujące. W ramach tych budynków oczywiście pojawiają się od czasu do czasu takie elementy bardziej charakterystyczne. Wśród nich chyba najbardziej rozpoznawalnym, też chyba najczęściej gdzieś na fotografiach, w albumach pojawiającym się jest obserwatorium astronomiczne. Projekt jeszcze z połowy wieku XVIII, autorstwa jednego z jezuickich projektantów, potem pod koniec stulecia przez Marcina Knakfusa, przeprojektowany, czołowego przedstawiciela klasycyzmu wileńskiego. Taka intrygująca forma z jakby takimi dwiema wieżyczkami czy basztami ujmującymi ten fragment zabudowy. Więc całość rzeczywiście piękna i stanowiąca zapis historii tego miejsca. O obiektach sakralnych opowiadał pan profesor w poprzednim odcinku, ale warto na ten temat powiedzieć jeszcze kilka słów i wspomnieć o jednym miejscu. Wśród wileńskich zabytków szczególne miejsce zajmuje cerkiew i klasztor Świętej Trójcy. To klasztor unicki, klasztor bazylianów, znów dla każdego, kto wyznaje kult Adama Mickiewicza, nazwa pobrzmiewająca niebywale emocjonalnie. No to właśnie w tym klasztorze urządzono więzienie, w którym filomaci i filareci, a w tym także Adam Mickiewicz, zostali uwięzieni. Ale sama ta cerkiew jest w ogóle też bardzo interesująca. Kościół i towarzyszący mu klasztor powstały jako cerkiew prawosławna. Właśnie unitom tę cerkiew i klasztor przekazał Zygmunt III Waza na początku wieku XVII. Od tego czasu historia klasztoru bazylianów jest związana właśnie z unitami, którzy jako gospodarze tego miejsca nadali mu też przepiękny, wspaniały wymiar architektoniczny po połowie wieku XVIII. Wtedy cały ten kompleks strawił potężny pożar, ale dzięki niemu powstało jedno z arcydzieł wileńskiego baroku. No, nie tylko sam kościół ma piękne, późnobarokowe formy, ale też słynna brama bazyliańska, która jest takim klejnotem w skarbcu barokowego Wilna. Kolejnym momentem doskonale obrazującym te złożone dzieje jest już wiek XIX, kiedy urządzono tam więzienie carskie. Adam Mickiewicz przebywał w tym więzieniu między październikiem 1823 a kwietniem 1824 roku i te wydarzenia, te emocje, które w ciągu tych kilku miesięcy uwięzienia mu towarzyszyły, przelał na kartę trzeciej części Dziadów. Ta słynna scena, jedna z najważniejszych w dziejach polskiej literatury, w ogóle jedna z najważniejszych w dziejach polskiej kultury i polskiej tożsamości, czyli przemiana Gustawa w Konrada, dokonuje się właśnie w tym miejscu. Nic więc dziwnego, że w wieku XIX, kiedy kult Mickiewicza, kult polskiej poezji romantycznej był chyba jednym z najważniejszych ognisk, wokół których koncentrowała się polska tożsamość, polska świadomość, polski patriotyzm, nic dziwnego, że także ta cela Konrada stała się coraz bardziej takim miejscem mitycznym. Oczywiście cela Konrada jest fikcją literacką, prawda? Ale osadzoną w tej celi, w której młody Mickiewicz siedział. Ale gdzie ona była? Tego właściwie nikt do końca nie wie. Dyskusje trwają do dzisiaj. To miejsce bez wątpienia było gdzieś na terenie klasztoru bazylianów, ale do końca nie wiadomo gdzie. Sprawy nie ułatwia to, że bardzo poważnie cały ten kompleks przebudowano po połowie wieku XIX. Przebudowano zresztą na klasztor prawosławny, co też bardzo znamienne. Unici w państwie rosyjskim nie byli mile widziani. I po tej przebudowie właśnie trudno już było dociec, gdzie to miejsce naprawdę było. W okresie międzywojennym, kiedy kult romantycznej polskiej poezji był wciąż niebywale istotnym składnikiem polskiej tożsamości, polscy literaci postanowili upamiętnić to miejsce specjalną tablicą, na której znajdowały się napisy odnoszące się do tej przemiany Gustawa w Konrada. To tam właśnie odbywały się słynne środy literackie, gromadzące śmietankę literacką polskojęzyczną tego miasta. Ale najciekawsze chyba z perspektywy dzisiejszej jest to, co działo się już po upadku Związku Sowieckiego. Po tym, jak Litwa zaczęła w Wilnie budować bardzo świadomie swoją narrację historyczną i cela Konrada, ta umowna, ta symboliczna w gruncie rzeczy fantazja może nawet na temat naszego narodowego sakrum, nie mogła zostać w tym wszystkim pominięta. Po pierwsze, po wielu dziesięcioleciach desakralizacji tego całego zespołu, to typowe dla komunizmu, prawda, gdzieś tam urządzono jakąś uczelnię inżynierską w murach klasztoru bazylianów, sam kościół pozostawał zaniedbany i opuszczony przez wiele dziesięcioleci. Po upadku komunizmu przywrócono funkcję sakralną, co więcej, do Wilna powrócili nawet uniccy bazylianie, których sprowadzono z Ukrainy. Więc ta sakralna funkcja została przywrócona, ale też nie w całości. Część tego obszernego klasztoru zamieniono w hotel i gdzieś przy tych wszystkich pracach zniknęła cela Konrada, która oczywiście dla Polaków była świętością. Pojawiła się nowa lokalizacja. W takim zrekonstruowanym łączniku na dziedzińcu klasztornym urządzono mianowicie umowną dosyć celę Konrada. Staraniem Instytutu Polskiego Polaków w Wilnie nawet urządzono tam taką niewielką ekspozycję historyczną dotyczącą właśnie procesu filomatów i filaretów. Urządzono taką wykreowaną celę z siennikiem, stołem, lichtarzem, z płonącą świecą, prawda? Więc coś takiego, co ma działać na wyobraźnię odwiedzających to miejsce pielgrzymów, bo chyba tak trzeba by nazwać polskiego turystę, który to miejsce odwiedza. Ale też pojawiły się głosy, że to jest jakaś manipulacja, że to jest jakaś atrapa, że to jest miejsce sztucznie stworzone. Co ciekawe, znaleźli się badacze, którzy wskazywali, że to wcale może nie jest aż tak bardzo nawet miejsce wydumane, że być może właśnie w tych okolicach była ta właściwa cela Adama Mickiewicza, ponieważ pewne przesłanki wskazują na to, że być może właśnie więziony on był w kaplicy małej, która w tym łączniku teraz dopiero zrekonstruowanym się pojawiła. Tak czy inaczej, na pewno to nie jest to historyczne miejsce, bo cały ten łącznik jest rekonstrukcją architektoniczną, więc nie ma tam muru, do którego możemy przyłożyć rękę i powiedzieć, tego muru dotykał Adam Mickiewicz. To oczywiście nie jest tego rodzaju zabytek, ale myślę, że w jakiś sposób jest to bardzo znamienne. Dla pamięci te materialne relikty są ostoją, są takim punktem zaczepienia, prawda, dla naszej wyobraźni, ale okazuje się, że one nawet wcale niekoniecznie muszą być prawdziwe, że ta cela Konrada, cela Adama Mickiewicza nie musi być prawdziwą celą, że może nawet być odtworzona, wystarczy jakaś fizyczna bliskość tego historycznego, pierwotnego miejsca, żeby mieć w sobie siłę ewokowania nastroju, emocji, ja bym powiedział mitu. Myślę, że to jest takie wspaniałe miejsce, mimo tego, że to jest miejsce dość marne. Jako historyk sztuki mogę powiedzieć, prawda, ja tam nie odczuwam emocji takich, które historyk sztuki odczuwa w zetknięciu z oryginalnym zabytkiem architektury. To w ogóle nie są tego rodzaju emocje, prawda? Ale rozumiem tych, którzy tam emocje przeżywają, jeżeli uda im się wejść, bo wcale tak łatwo wejść tam nie jest. To jest jeszcze jedna rzecz, o której może jednak też trzeba byłoby w tym kontekście sporów i konfliktów powiedzieć, ale jeżeli już uda nam się tam wejść, to myślę, że mamy pełne prawo te emocje odczuwać. Te emocje chyba dość zrozumiałe dla każdego Polaka, który z tym mitem mickiewiczowskim, mitem polskiego romantyzmu i mitem polskiego Wilna w tym miejscu styka się chyba bardziej intensywnie niż gdziekolwiek indziej. Dziś Polacy w Wilnie to jedna z prężniej działających polskich mniejszości poza granicami kraju. Jakim jest Wilno dla nas współcześnie? Myślę, że tutaj bardzo pouczające byłoby choćby nawet najkrótsze porównanie Wilna i Lwowa. To są te dwa miasta dawnych polskich kresów, które traktujemy jako symbole tych kresów, te, które najbardziej w naszej wyobraźni zapadły, ale myślę, że w inny sposób one istnieją w polskiej wyobraźni. Lwów w polskiej wyobraźni istnieje przede wszystkim jako miasto nowoczesne, wielkie, jako ważny ośrodek naukowy, kulturalny, ekonomiczny. Natomiast jeśli chodzi o taką emocjonalną siłę oddziaływania Lwowa, to jest miasto, które kojarzy się może z humorem, z niefrasobliwością, z taką radosną stroną istnienia, co w polskiej kulturze dość rzadkie, więc być może, że to też cenny komponent naszej tożsamości i lwowiacy gdzieś nam to zapewniali, ale myślę, że Wilno właśnie przez to, że jest o wiele silniej związane z tym komponentem martyrologicznym, romantycznym, tą całą tragicznością polskich losów w wieku XIX zwłaszcza, ale i XX. Myślę, że Wilno silniej jednak jest obecne w takich głębinowych pokładach naszej tożsamości. Jeszcze gdybym to powiedział 50 lat temu, a tym bardziej 100, nie budziłoby to żadnej wątpliwości. Może dzisiaj już jest nieco inaczej, ale ja jestem głęboko przekonany, że polska tożsamość jest zbudowana na romantyzmie. Ja myślę, że romantyzm, jak bardzo nie byłby on z różnych pozycji atakowany, to jest jednak to, co zbudowało nowoczesną polskość. A jeżeli tak, no to polski romantyzm to jest Wilno, to jest Adam Mickiewicz, to jest Słowacki w Wilnie. To jest to wszystko, co się wiąże z tą niezwykłą historią, z tym uwięzieniem, z tą martyrologią, potem z powstaniem styczniowym, potem z Piłsudskim, z walką, z krwawą ofiarą. Myślę, że z tego względu Wilno, niezależnie od tego, jak to miasto funkcjonuje dzisiaj, jakie tam są spory tożsamościowe, niezależnie od tego, jak pięknym jest to miasto, bo ono jest poza wszystkim przepięknym miastem, ale nawet gdyby nie było, to właśnie ten wymiar martyrologiczny, ten wymiar romantyczny Wilna sprawia, że to miasto na mapie mentalnej Polski zawsze będzie miało miejsce absolutnie wyjątkowe. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.